W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Sucharskiego w Wejherowie zmiany w kursowaniu autobusów nastąpią na linii 3, 7 i 12. W dniach od 26 do 28 czerwca autobusy na tej linii od przystanku Sobieskiego Sąd będą kursować objazdem przez przejazd kolejowy na ulicy Kwiatowej i następnie drogą krajową nr 6 do przystanku Zamostna. Od przystanku Zamostna trasa odbędzie się bez zmian. Przystanki na ulicy Sucharskiego obsługiwane będą przez nową linię nr 3 bis, która kursować będzie ulicami Sobieskiego i Sucharskiego na trasie Ronda Sobieskiego przejazd kolejowy Sucharskiego. Szczegółowe informacje udziela dyspozytor MZK pod numerem telefonu 58 572 2933. Zmiany będą obowiązywać także na linii 8, 18 i 19. Ma to związek z remontem i zamknięciem wjazdu pod dworzec PKP w Redzie od 24 czerwca do 5 lipca 2013 roku. Szczegółowe informacje są dostępne na portalu www.wejherowo24.info.